Kwintynian był rzymskim mówcą, retorem, pedagogiem, który założył szkołę, stworzył program y, nauczania, formowania przyszłych mówców, przyszłych retorów. Żył on w pierwszym wieku po Chrystusie, a więc już był, można powiedzieć bardzo dawno. I dlatego te poglądy jego, które tutaj przedstawię, tych siedem poglądów, będą zaskakujące. One właśnie będą zaskakujące z tego powodu, że wypowiada to osoba, która żyła. Już 20-21 wieków temu, ale także dlatego, że no te poglądy z punktu widzenia konserwatywnego, nazwijmy to tak, mogą też czasami nas zaskakiwać. Ale przede wszystkim zaskakują swoją taką przenikliwością. To, co z naszego punktu widzenia wydaje się dzisiaj Pewną oczywistością, nawet pewnie uważamy, że to my odkryliśmy to, te... nagle zauważamy, że te poglądy już pojawiają się u Kwintyliana. A więc zaczynamy. Pierwszy pogląd to: Miańki powinny mieć wykształcenie filozoficzne. W cudzysłowie, tak nazwałem ten pogląd. Generalnie chodzi o to, że wszyscy, którzy zajmują się formowaniem młodego człowieka, powinny powinni mieć odpowiednie wykształcenie i powinni mieć odpowiednią formację moralną. Mówię tutaj o takim kształceniu, byśmy powiedzieli, dzisiaj przedszkolnym bądź elementarnym. A wtedy oczywiście nie było przedszkoli. Dzieckiem zajmowały się niańki, zajmowali się też w, jakiej, w jakiejś mierze służący, zajmował się pajdagogos, czyli ten, który uczył czytania, pisania, jakiś taki pierwszy... Pierwszy nauczyciel, często niewolnik. I Quintilian zwraca uwagę, że te osoby muszą być odpowiednio uformowane, wykształcone. Bez tego po prostu nie będzie dobrej edukacji. Bo tak jak materiał nasiąka odpowiednią barwą i on później po prostu ma tę barwę, tak samo tutaj jest człowiekiem. On nasiąka tymi pierwszymi radami, on nasiąka tymi słowami, które wypowiada niańka, służący i tak dalej, tak dalej i dlatego to jest takie ważne. Z drugiej strony też Quintylian jest takim realistą i wie, że nie zawsze uda się to osiągnąć. Dlatego dlatego powiada w końcu w taki sposób, że jeżeli nie da się znaleźć odpowiednich osób, które będą formowały dziecko, tych pierwszych latach życia nie da się znaleźć osób z odpowiednim wykształceniem, to dobrze, żeby była przynajmniej jedna, która będzie korygowała błędy czy wady tamtych osób. Pogląd drugi, który, który może zaskakiwać, to to, że Quintylian generalnie optował za edukacją szkolną, a był przeciw edukacji domowej. Twierdził, że. Że wady dzieci bardzo często przynoszą z domów do szkół. W domu dzieci są wychowywane zbyt pobłażliwie, że w lektykach dzieci są noszone itd., itd. To był ten taki pierwszy argument. Ale generalnie chodziło mu o to, że przy kształtowaniu retora młody człowiek cały czas powinien mieć kontakty z innymi ludźmi. Z innymi osobami. Cały czas musi ich obserwować, cały czas musi argumentować, yy, słuchać, szukać tych argumentów. Jeżeli będzie w klasie, to w klasie będzie rywalizacja, będzie, będzie go to mobilizowało do pracy, będzie, tak jak mówi, obserwował yy, to, co robią inni, w jaki sposób argumentują, w jaki sposób yy, wygłaszają mowy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uznał on, że Edukacja domowa tutaj będzie niewystarczająca. Także zwróci uwagę na rolę samego nauczyciela. Nauczyciel w klasie, gdy przemawia do większego grona, musi się bardziej zmobilizować, ten, który przemawia do jednej osoby, no tak się nie mobilizuje bardzo. Według Quintyliana. Próbuję też odpierać takie argumenty, że jeden uczeń, jeden nauczyciel, to będą lepsze efekty. On twierdzi, że nawet w klasie nauczyciel może podejść do, do konkretnego ucznia w momencie, kiedy, kiedy, kiedy na przykład uczniowie zajmują się opracowaniem jakiejś mowy i wtedy indywidualnie z nim popracować. No po prostu ja zostawiam ten pogląd. Akurat Quintilian miał taki, a nie inny w tej sprawie. Dzisiaj mamy całkiem inne okoliczności. Związane z tymi wszystkimi internetami, związane z, z tym, że kształcenie w szkołach masowych yy, związane jest z tym, że do tych szkół uczęszczają różne dzieci z różnych środowisk. W czasach Quintyliana tak nie było. Dlatego on, gdyby żył w dzisiejszych czasach, niekoniecznie mógłby mieć taki pogląd, niemniej na pewno biorąc pod uwagę takie podejście konserwatywne może to nieco zaskakiwać. Trzecia sprawa. Pamiętając o tym, że Quintilian wygłaszał swoje poglądy w pierwszym wieku po Chrystusie i raczej ja przynajmniej o tym nie słyszałem, żeby wówczas funkcjonowały systemy klasowo-lekcyjne, ale Kwintylian wprowadza pewne, jak gdyby, zalążki takiego właśnie, może jeszcze nie systemu, ale takiego myślenia. Otóż on uważa, że trzeba uczniów podzielić. Trzeba podzielić na tych bardziej uzdolnionych i mniej uzdolnionych i dawać im inne zadania. Czyli tutaj, jak gdyby, mamy, może nie kryterium wieku, ale mamy to kryterium uzdolnień, na które zwracał uwagę Kwintylian. Również też, ale jeśli chodzi o wiek, to także znajdujemy u niego takie sformułowania, że uczniowie, którzy, mają, którzy są młodsi, powinni siedzieć razem, a uczniowie starsi powinni siedzieć osobno. Wynikało to z tego, że no, mają różne zainteresowania i nie zawsze muszą się dogadywać. Czwarty taki. Pogląd, który też może zaskakiwać, to zwrócenie na to uwagę, że, u, że nauczyciel nie powinien być ani zbyt surowy, ani zbyt pobłażliwy. Nauczyciel zbyt surowy spowoduje to, że uczniowie zniechęcą się do niego. Nauczyciel zbyt taki pobłażliwy, spoufalający sprawi, że będą go lekceważyli uczniowie. Jest to takie ważne sformułowanie, gdyż, jeszcze raz powtarzam, Mamy do czynienia z osobą, która wygłasza ten pogląd w pierwszym wieku po Chrystusie, a już ma takie głębokie widzenie tej sprawy. Druga rzecz, że też w tamtych czasach no raczej nauczyciele byli bardziej surowi w stosunku do dzieci i wypowiedzenie tego takiego zdroworozsądkowego poglądu przez kwintyliana trzeba tutaj odnotować. Pogląd piąty to kwestia zabawy i przerw w pracy. Kwintylian zdaje sobie z tego sprawę, że dziecko nie może pracować cały czas, ciągle, że ono może, musi mieć jakieś przerwy w pracy. Nawet ci, ci młodzi chłopcy muszą mieć przerwy, dlatego że oni bez tych przerw będą, będą mniej po prostu efektywni w pracy. Ale także uważa, że zabawa jako taka jest bardzo ciekawą formą aktywności. Tam można obserwować dzieci w różnych sytuacjach, i dziecko w sytuacji zabawy pokazuje swoją prawdziwą naturę. W sytuacji, to zresztą nie tylko dziecko, w sytuacji bardziej takiej poważnej, szkolnej, nie do końca będzie można poznać takie dziecko. I w ten sposób dochodzimy do szóstego takiego zaskakującego poglądu Quintyliana na temat edukacji, to zwrócenie uwagi na konieczność poznawania dzieci. Dla nas to jest oczywiste. Jednak starożytność nie znała psychologii dziecięcej, nie zajmowała się psychologią. W starożytności uznawano dzieciństwo za okres, który po prostu przemija. I nie ma się co tym okresem zajmować. Dzieciństwo przemija. Człowiek wchodzi w dorosłość i po prostu w okresie dzieciństwa trzeba wepchnąć, że tak powiem, w umysł dziecka odpowiednią ilość materiału, ilość wiedzy, żeby później na tym skorzystała ta osoba, to dziecko, gdy już będzie dorosłe. Nie znano tych wszystkich niuansów związanych z psychologią rozwojową, która z jednej strony dzisiaj, mówię ogólnie o psychologii, no... Biorąc pod uwagę niektóre nurty, widzimy jak gdyby takie przegięcie w drugą stronę, nazwijmy to tak. Ale sam fakt zauważenia tego, że należy poznać dziecko, że uczniowie różnie reagują w różnych sytuacjach, że poznanie dziecka sprawi, że będziemy umieli je odpowiednio zmotywować, to jest to bardzo ważne spostrzeżenie kwintyliana. I siódmy zaskakujący pogląd, który znalazłem, a który, a który chciałbym tutaj Państwu przedstawić, to to, że kształcenie retora według kwintyliana wcale nie polegało tylko na tym, że uczył on się odpowiedniej deklamacji, że uczył on się przemawiania różnych figur retorycznych itd. itd. Ale kwintylian przed wysłaniem młodego adepta, szkoły retorycznej właśnie do szkoły retorycznej do retora wcześniej wysyłał go do aktora komediowego. Chodziło o to, żeby nauczył go w sposób odpowiedni mówić aktorsko, wykorzystywać odpowiednie gesty i tak bo to później wszystko miało znaczenie przy formowaniu mówcy. Ale nie tylko do Aktora komediowego był wysyłany przyszły retor. On był również wysyłany do gimnastyka. Czyli do takiej osoby, która w jakiś sposób ćwiczyła sprawność fizyczną młodego człowieka. Akurat Quintilian nie popierał wysyłania do, do zapaśnika, do kogoś, kto, kto ćwiczył właśnie tych takich sportowców. Bardziej takich wyczynowych, i który mógł według Quintiliana sprawić, że, że troska o siłę i rozwój fizyczny niejako przytłoczy umysł. Tutaj bardziej mu chodziło o to, żeby zwracać uwagę na fakt, iż, iż ta postawa. Przyszłego retora również powinna no, budzić pewną taką powagę, powinien on też przekonywać swoją postawą zewnętrzną. Powołuje się tutaj zresztą na Cycerona, który mówił, że mówca musi mieć ruchy takie silne i męskie. To są te wszystkie wybrane przeze mnie poglądy kwintyliana, które no, mogą być ciekawe z punktu widzenia współczesnej pedagogiki. Z punktu widzenia także tego, że wypowiada je osoba, która żyła w pierwszym wieku po Chrystusie. Te poglądy także wybrałem dlatego, żeby Państwa bardziej zainteresować tą postacią historyczną. Jest taka książka, Kształcenie Mówcy, z której ja tutaj głównie korzystałem i można ją sobie znaleźć i poczytać i więcej się dowiedzieć o tym ważnym pedagogu, który, który jest uważany za jednego z najbardziej wybitnych w historii.